Lampa, która od wczoraj sobie schnie. Wylałem z niej sporo wody, ale jednak nie wszystko odparowało. Tak czy siak, i tak nie minie nas rozklejanie tej lampy. Już tam było sporo przy niej robione. Tutaj ktoś coś uszczelniał, ktoś tam próbował się do niej dostać. Tutaj od dołu była otwierana, zamykana. Najlepsze są te sprawy tutaj. Po prostu lampa składana z wielu kawałków. Nie mówię, że to coś złego, ale coś tu poszło nie tak, bo lampa strasznie nabiera wody. W związku z tym rozkleimy lampę, pospawamy wszystko od wewnątrz, dodatkowo uszczelnimy wszystkie spawy w środku od wewnątrz, od wewnętrznej strony, co sprawi, że nie będą one widoczne, czyli to uszczelnienie nie będzie widoczne z zewnątrz. A jak to wszystko będzie wyglądało, no to będę Wam pokazywał w dalszym materiale. Co jeszcze ważnego, jeżeli zauważycie, że Wasza lampa nabiera wody, że zbiera się tam woda, no, trzeba szybko reagować, znaleźć problem, uszczelnić, ponieważ tak jak w tym przypadku może dojść do uszkodzenia wielu innych elementów. Tutaj ewidentnie czuć spalenizną. Spaliła się przetwornica. Jest tutaj nadpalona i nadtopiona sama wtyczka. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Tutaj ten trzeci pin jest tutaj spalony, on się rozsypuje, jest zwęglony i po dotknięciu w ogóle się rozsypuje. Tutaj to wszystko było reperowane. No i nie wiemy, co z modułem skrętu. Też jest na dole, a wylałem kilka litrów wody z tej lampy, także podejrzewam, że też był zalany. I też za przeproszeniem nie powiem brzydkiego słowa.